Samorządowa Loża Radiowa. Samorządowa Loża Radiowa. Witamy dziś z opolskiego naszego studia. Agnieszka Stefaniak przy mikrofonie, za stołem realizatorskim zasiadł Maciej Dudek. Spotykamy się w sobotnie przedpołudnie w Opolu. Zwykle podróżujemy po regionie, ale dziś przyjechaliśmy, dotarliśmy, bądź można powiedzieć, że zostaliśmy w Opolu. A mówić będziemy właśnie o transporcie, o komunikacji. Brzeg Prudnik, Rudniki, Gogolin, Lewin Brzeski. Myślę, że to jest tylko kilka opolskich miejscowości, w których w ostatnim czasie uruchomiono albo rozpoczęto to przygotowania do utworzenia centrów przesiadkowych. Dodajmy, że w każdym z tych mniejszych miejscowości, w każdej z tych mniejszych miejscowości raczej celuje się w jedno takie centrum. Tymczasem w Opolu docelowo centra przesiadkowe będziemy mieć 4. Czy to dużo? No dużo to na pewno mamy aut na ulicach. Jak sprawdziłam wczoraj w Wydziale Komunikacji, na dziś w Opolu zarejestrowanych jest ponad 114 tysięcy aut. Nie mówię o motocyklach, nie mówię o ciągnikach. Na powiedzmy około 130 tysięcy mieszkańców stolicy województwa, no to przyznam, że ta liczba jest porażająca. Nadchodzi czas, by przeprosić się z komunikacją miejską. Tak jedną z informacji w tym kończącym się tygodniu zatytułował nasz reporter Piotr Wójtowicz. Temat dotyczył podwyżek za parkowanie w opolskich strefach. Te podwyżki, dodam, sięgają miejscami nawet 100%. Czy ruszyliśmy, czy wykonujemy właśnie pierwszy krok do zmiany naszej mentalności, do zmiany naszych nawyków komunikacyjnych? Na ten temat chcę porozmawiać dziś z moimi gośćmi, a zaproszenie do programu przyjęli Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także radna niezależna miasta Opola, Jolanta Kowecka. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam także radnych Marka Kawę, radny Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu. Jest z nami Piotr Mielec, radny miejski, klub radnych Arkadiusza Wiśniewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaproszenie do programu przyjął i potwierdził swoją obecność radny Przemysław Pospieszyński z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. No, nie dotarł, czekamy, być może jeszcze dotrze do nas. Jest z nami także radny wojewódzki Szymon Godyla, reprezentujący Nowoczesną. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Florian Ciecior, wójt gminy Chrząstowice, reprezentujący mniejszość niemiecką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Szerokie grono, ale zanim przejdziemy do tematu komunikacji, poproszę państwa o odniesienie się do informacji przekazanych, które dotarły do nas z platformy TVP3 Opole. Popularna hejterska strona na Facebooku, Ośmiornica Wiśniewskiego, która od lat atakuje prezydenta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego. No, zostało w piątek, po piątkowej awarii oprogramowania na Facebooku, zostały ujawnione osoby, które współprowadzą ten profil. Jak ustalili reporterzy TVP3 Opole, jednym z administratorów właśnie Ośmiornicy Wiśniewskiego był Przemysław Pospieszyński, radny i rzecznik Opolskiej Platformy Obywatelskiej. Dodam, że miał być gościem dzisiejszej samorządowej loży radiowej. No, nie dotarł jeszcze do studia. Strona hejterska, no, nie ciepło, delikatnie mówiąc, mało ciepło wypowiadające się o działalności Arkadiusza Wiśniewskiego. Kilka przykładów. Piśniewski, pojawiały się takie wpisy określające naszego prezydenta, prezydenta stolicy województwa, mianem prezydenta Piśniewskiego, nawiązaniu do Prawa i Sprawiedliwości. Również informacje dotyczące działania prezydenta Wiśniewskiego w akcie zemsty za nieprzyznanie pieniędzy mu przez marszałka Bułę. Może na początek Piotr Mielec, radny, klub radnych Arkadiusza Wiśniewskiego, szef tego klubu. Jak pan się zapatruje na to, że ujawniona została informacja dotycząca tego, że osobą prowadzącą ten hejterski profil jest rzecznik Opolskiej Platformy Obywatelskiej, Przemysław Pospieszyński? Jeżeli to jest prawdą, bo rzeczywiście dzisiaj też o tym fakcie usłyszałem, jeżeli to jest prawda, to jest jedna wielka porażka, powód do wstydu na pewno, bo tutaj nie chodzi o to, że ktoś nie zgadza się z prezydentem, czy komentuje sposób zarządzania miastem, pokazuje, co jego zdaniem jest złego i co można naprawić. Ale tak jak chociażby pani redaktor tutaj wspomniała, tu są też próby naśmiewania się, ośmieszania, stawiania w złym świetle. Ja wiele razy widziałem wpisy dokonywane na tym profilu. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, prezydent jest osobą publiczną i na pewno gruboskórną, ale pewne teksty, które tam się pojawiały, epitety, które im towarzyszyły, wybiegają już bardzo daleko. I tutaj można mówić również o nawet złamaniu prawa.
prawa i tutaj na pewno prezydent miasta Opola będzie się zastanawiał, co z tym faktem dalej poczynić. Ja mam swoje własne, prywatne doświadczenie, bo też byłem hejtowany, podałem dwie osoby do sądu, wystąpiłem z oskarżeniem, wygrałem proces w dwóch instancjach i wiem, o co chodzi, wiem, jak to wygląda, z czym się to wiąże. Powiem tyle, pan Przemysław Pośpieszyński jest szefem także klubu radnych Platformy Obywatelskiej i takie zachowanie na pewno nie przystoi i to jest takie, myślę, w tym wypadku najdelikatniejsze, co można powiedzieć. Na opinię prezydenta, na decyzję, co dalej z tym faktem prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego czekamy. Nasza reporterka właśnie kontaktuje się z prezydentem, a ja zapytam o opinię na temat właśnie działalności pana Pośpieszyńskiego, Jolantę Kawecką, radną niezależną miasta Opola, no niegdyś działającą w klubie radnych Platformy. Dlatego też trudno mi na ten temat się wypowiadać. Myślę, że to duża indolencja i arogancja, bo partie zatrudniają specjalne osoby z agencji PR-owskich, które prowadzą profile i wówczas sprawa jest jasna i czysta. Jeśli polityk majstruje przeciwko drugiemu politykowi w danym profilu, to jest to, tak jak pani redaktor nazwała, hejt, a tak jak powiedział Piotrek Mielec, no nadaje się to po prostu do sądu, bo jest to obrażanie. Jeśli bierze to na siebie firma i to wtedy firma idzie do sądu lub nie. Zresztą firma PR-owska może sobie pozwolić na oceny, na po prostu ocenianie osoby publicznej na danym profilu. Ja na szczęście to wszystko już raz powiedziałam tej formacji. Było to rok temu, no wiadomo, jakie poniosłam konsekwencje i bardzo się z tego cieszę, że w porę się wycofałam. Nie muszę teraz zajmować stanowiska i być w środku. Radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Kawa. No, ja mam ten dyskomfort, że niestety, bo mimo, że strona nomen omen dotyczyła prezydenta, niestety, ale skrót Prawo i Sprawiedliwość pojawia się tam wielokrotnie. Tak, niestety też mój wizerunek gdzieś tam kilkakrotnie użyto, czy próbowano mnie atakować w ten sposób dosyć perfidny i powiedział niesprawiedliwy. Oczywiście nie boję się krytyki, czy powiedzmy takiej krytyki merytorycznej, sprawiedliwej, gdzie można stanąć do obrony. Ja pamiętam, kiedy się pojawił ten profil w 2013 roku, wtedy jakby prezydent też Wiśniewski, nowy skład Rady Miasta Opola, jakby przejmował władzę w Opolu, również Prawo i Sprawiedliwość. Jakby taki nowy powiew młodych ludzi, czy ludzi mających więcej energii, aby w to miasto wnieść. I po kilku latach widzimy, że są tego efekty. No, ta dzisiejsza, mam nadzieję, że nie do końca sprawdzona, bo ja jestem też w jakiś sposób rozczarowany, bo jeżeli to faktycznie pan Przemek za tym stoi, młody człowiek jeszcze, który niedawno wszedł do polityki i jakby próbujący tego typu narzędzia stosować w retoryce, w dyskusjach, czy wiadomo, polityka nie stroni od argumentacji, od kłótni, ale to chyba jest taki najniższy poziom użycia właśnie złego przykładu, bo też niestety, co trzeba wspomnieć, po tej stronie pojawiły się inne, do których inne witryny uderzające, że tak powiem, czy naśladujące właśnie tę ośmiornicę Wiśniewskiego. Ja zresztą też pamiętam, namawiałem wtedy prezydenta w 2013 roku, aby podał do sądu czy Facebook. Pamiętam, że on jednak stwierdził, że jednak to należy wliczyć, włączyć w jakiś element, w element bycia w przestrzeni publicznej, politycznej. Nie chcę namawiać teraz, ale to powinna być nauczka chyba dla wszystkich stron politycznych, bo mógłbym teraz wykorzystać to i atakować moich adwersarzy z Platformy Obywatelskiej. Nie chcę to czynić. Myślę, że to jest dostateczna nauczka właśnie dla jeżeli to się potwierdzi, to co słyszymy, dla naszych oponentów, żeby jednak nie uciekać do tego typu metod. Wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka, jak pani myśli, jak pani, no nie powiem ocenia, ale jak pani myśli, prezydent Wiśniewski będzie podejmował konkretne kroki prawne w tym temacie, jeżeli to się potwierdzi? Szanowni państwo, no, ta informacja jest dla mnie tak
taka druzgocąca, powiem szczerze, wczoraj do mnie dotarła, jeżeli faktycznie jest prawdziwa. Ja nie wiem, co zrobi pan prezydent, bo to będzie jego decyzja. Natomiast no, z pewnością styl, tak jak już tu państwo powiedzieli, styl, w którym był prowadzony ten profil i te informacje, które tam się znajdowały, to no, jest naprawdę karygodny. I atakowanie w taki sposób drugiego człowieka, już pomijając, że polityka, no, jest po prostu i przykrywanie się pod profilem właśnie, bo dyskutujmy, różnijmy się, bo na tym polega też czy polityka, czy zarządzanie miastem, że mamy prawo się różnić, mieć własną ocenę na temat prowadzenia, czy kierowania miastem, natomiast no, nie w taki sposób, więc ja się nie zdziwię, jeżeli pan prezydent zdecyduje się tutaj podjąć kroki prawne w zakresie tych informacji, które tam się pojawiły. Radny wojewódzki Szymon Godyla, Nowoczesna, to jest cecha młodej polityki, że w internecie jesteśmy anonimowi. Pan przyznał przed programem, że prowadzi pan fanpage swojego taty. No tam zapewne nie ma miejsca na taki dialog, na taką formę wypowiedzi, ale właśnie jest pan przykładem pokolenia młodego polityka. To jest taki styl? Generalnie to pokazuje też problem polityki obecnie, że obrażanie siebie, pato stream, pato hate, wszedł do języka już wszechobecnego i już jest wszędzie. Tak naprawdę ja czasami mam takie wrażenie, jak oglądam wiadomości na TVP, że porównując to do innych wiadomości, że żyjemy w dwóch różnych rzeczywistościach. Że generalnie kiedyś był jeden punkt widzenia pokazywany w jednym kanale telewizyjnym, w dwóch, trzech. Obecnie... To samo mógłby powiedzieć pana oponent polityczny o programach telewizji komercyjnych, informacyjnych. No, dokładnie. Generalnie chodzi o to, że obecnie jest bardzo dużo form przekazania swoich informacji, swojego światopoglądu, tego jak widzimy rzeczywistość. Jedną z tych form jest oczywiście internet. I niestety internet daje też tą anonimowość. Czego już też pozorną anonimowość. I tutaj właśnie pan Mielec jest najlepszym przykładem tego, że można z tym wygrać i wydaje mi się, że w takim kierunku trzeba iść, żeby to zwalczać, ale z drugiej strony te fanpage'y by nie powstawały, gdybyśmy obywatele nie chcieli tego oglądać tak naprawdę. Ponieważ jeżeli byśmy tego nie lajkowali, nie komentowali, nie udostępniali dalej, to by te fanpage'y ginęły w otłaniach, otmentach internetu i nigdy nie byłyby podbijane. A tylko dzięki temu, że my to oglądamy, my to komentujemy, to te posty są windowane na samą górę i następnie wszyscy to potrafią zobaczyć i tutaj jest, wydaje mi się, że problem leży gdzieś po środku. Ludzie by nie publikowali tego, gdyby ktoś nie chciał tego oglądać. Podaż i popyt. Tak, dużo rządzi prawo podażu i popytu i niestety, no, wydaje mi się, że tego będzie w następnych czasach coraz więcej, tym bardziej jeżeli oglądamy twórców youtuberowych, gdzie tam się rozwija pato streaming, gdzie tak naprawdę obrażanie jest na porządku dziennym, gdzie młodych ludzi już nie bulwersuje to, że twórca internetowy, dajmy na to Kruszwil, obraża ludzi, poniewiera, młodych ludzi to cieszy, bawi, no to martwię się, w jakim kierunku idziemy i boję się, że taki styl przekazu, taki styl mówienia może za chwilę zagościć też na najwyższych szczeblach władzy. Florian Ciecior, wójt gminy Chrząstowice, mniejszość niemiecka. A może to jest tak, że brak nam odwagi cywilnej, żeby polemizować na sali obrad? Pan jako samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, widzi pan, był pan, no nie daj Boże, ofiarą takiego hejtu internetowego, a zabrakło, wie pan, kto to napisał, zabrakło konfrontacji oko w oko? Znaczy, jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nie miałem takiego przypadku, ale tu rzeczywiście mi nawet do głowy by nie przyszło, żeby na swojego adwersarza, bo też pracuję już w samorządzie dobrych parę lat i nie zdarzyło nam się, żeby w taki sposób postępować. Ale to, co pani powiedziała, też niekiedy człowiekowi zabraknie tej odwagi cywilnej, żeby tutaj bezpośrednio prowadzić dialog, a ten dialog w cudzysłowie, tak, on właśnie się przesuwa w tą sferę taką, powiedzmy, że nie wiemy, anonimową i tu zaczyna się problem, a ja zauważam to, że to jest jakby coraz bardziej rozpowszechnione i niektórzy, że tak powiem, to akceptują i to zaczyna być problemem, że my
jakby ten ciężar przenosimy w tej chwili takiej przyzwoitości, tą poprzeczkę, że tak powiem, coraz niżej opuszczamy. I dla mnie tutaj jako mieszkańca gminy, jako wójta gminy, dla mnie to zaczyna być też takie niebezpieczne. Ale no, muszę powiedzieć, że akurat tutaj gmina Chrzęstowice, no, na razie nie mamy z tym takiego problemu i oby tak dalej. Myślę, że to też jest jakby przestrzeń tej małej społeczności, że tutaj jednak no, wszyscy się znają, nawet gdyby to gdzieś tam zaistniało, to tymi różnymi takimi kanałami, powiedzmy, sąsiedzkimi, później to dociera do tego adresatora, który rzeczywiście jest tym obciążony. Nie trzeba awarii na Facebooku, żeby wiedzieć, kto pisze o kim, tak? No taka jest też domena tych małych społeczności. Myślę, to też jest w pewien sposób plus, bo wszyscy się znają i tu rzeczywiście myślę, że to też jest taka droga, że z tym hejtem zaczyna być rzeczywiście problem i nie wiadomo do końca, jak z tym walczyć, bo nawet tutaj, jak pan Mielec powiedział, no, sprawa została wygrana. Tylko nie wiem, czy nie powinno być już z urzędu takie sprawy ścigane, żeby ten, który gdzieś tam próbuje hejtować, żeby on czuł, że jednak no, to nie jest wola tego adwersarza, ale z urzędu może być tutaj gdzieś ścigany. Temat będzie jeszcze wracał na antenie Radia Opole. Myślę, że nie tylko na antenie Radia Opole. Przypomnę, dziennikarze TVP3 Opole ustalili na podstawie ich śledztwa. Wynika z niego, że jednym z administratorów strony na Facebooku Ośmiornica Wiśniewskiego był Przemysław Pospieszyński, czyli miejski radny i rzecznik Opolskiej Platformy Obywatelskiej. Ja dodam, że Ośmiornica Wiśniewskiego już nie jest aktywna na Facebooku, ale aktywni są budowlańcy Opole w rozbudowie. Cztery centra przesiadkowe powstaną w stolicy województwa. Dodajmy, że te centra przesiadkowe powstają no, w co drugiej gminie chyba w naszym województwie. Tak patrząc na tę mapę, mapa centrów się zagęszcza. Zacznijmy od Opola. Po co nam aż cztery centra? Wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka, jak można uzasadnić budowę aż czterech takich centrów w stolicy województwa, no, która liczy 130 tysięcy mieszkańców po poszerzeniu? Uzasadnienie jest bardzo proste. Opole oprócz komunikacji naszej miejskiej ma też rozbudowaną sieć kolejową i te centra przesiadkowe budujemy między innymi w miejscach, które dotychczas były wykorzystywane przez i pasażerów linii kolejowych i chcemy, żeby były wykorzystywane przez pasażerów naszej miejskiej komunikacji publicznej. Robimy to po to, żeby umożliwić mieszkańcom poruszanie się po mieście. Dzisiaj wszyscy mamy po dwa auta, już nie po jednym samochodzie w rodzinie, a po dwa auta, a jeszcze dodatkowo do stolicy województwa mnóstwo samochodów codziennie wjeżdża, bo dojeżdżają ludzie do pracy, do szkoły, na studia. W związku z tym miasto nie jest w stanie pomieścić taką liczbę samochodów. Stąd musimy pracować nad tym i to robimy skutecznie od kilku lat, żeby umożliwić mieszkańcom, turystom czy gościom poruszanie się innymi alternatywnymi środkami transportu. Stąd rozbudowujemy czy ścieżki rowerowe, żeby zachęcić do poruszania się rowerem, czy właśnie budujemy centra przesiadkowe, tak żeby umożliwić pozostawienie samochodu i skorzystanie z kolei, bądź skorzystanie z komunikacji naszej miejskiej, czyli z autobusu miejskiego. No to doskonałym przykładem jest na przykład centrum przesiadkowe przy stacji Opole Główne. Przecież tam mieszkańcy, którzy dzisiaj dojeżdżają na przykład samochodem, być może czy z brzegu, czy z Nysy, będą mogli dojechać tutaj do Opola pociągiem, bo też poprawia się infrastruktura kolejowa i nawet jeżeli troszkę dalej mają swoje miejsce pracy niż centrum miasta, to mogą spokojnie wsiąść w autobus miejski i dojechać do każdej innej części miasta Opola. I stąd unikniemy na przykład samochodu na naszych ulicach. Czy takie argumenty przekonują Marka Kawę? Marek Kawa, Prawa i Sprawiedliwości, radny Prawa i Sprawiedliwości. Ja się zastanawiam nad jednym. Powiedziała pani właśnie, przyjadą do Opola, na Opole Główne, przesiądą się do autobusów miejskich. Podczas gdy wczoraj usłyszeliśmy, nie wczoraj, przepraszam, no kilka tygodni temu, kiedy mówiło się o budowie Centrum Przesiadkowego Opole Główne, że tam nie będzie miejsca dla autobusów MZK, tam będą miejsca dla autobusów pozamiejskich, dla międzynarodowych, plus będzie parking.
Jeszcze zanim się do tego szczegółowego problemu odniosę, to taka też ogólna refleksja. Ja oczywiście jestem za, bo to jest dzisiaj nie tylko polityka ekologiczna, tak nowoczesne zarządzanie miastem, smart cities, wymaga wprowadzenia jakby takich centrów zintegrowanych, przypomnijmy, centrów komunikacyjnych do dużych metropolii przede wszystkim. Ja tu z perspektywy Opola oczywiście będę patrzył. Jest to uniknione. 3-4 tutaj bym miał wątpliwości. Ja myślę, że wystarczyłyby 2 i zacząłbym troszkę od innej kolejności, ale byśmy byli zmuszeni, prawdopodobnie to wynika z przetargów, że akurat zaczynamy to najbardziej pilne, najpóźniej. Chodzi mi o centrum właśnie Opole Główne, które, jak też pani tutaj nawiązuje, tam ma być, może nie ma być jakby wspólny parking dla autobusów MZK, z tego co wiem, ale tam mają prawie zatrzymać się wszystkie linie, ponieważ tam zostanie też przeorganizowana sieć ulic, komunikacyjnie oczywiście, Kołłątaja, 1 Maja i Armii Krajowej. Więc przede wszystkim tam mają jakby docelowo spotykać się tak, gdzieś tam przebiegać się wszystkie linie komunikacyjne, jeżeli chodzi o autobus MZK. Więc przede wszystkim to dla mnie byłoby priorytetem tutaj z punktu widzenia zarządzających naszym miastem, aby przede wszystkim ruszyć jak najszybciej. Raz, przede wszystkim, że Opole ciągle cierpi na brak miejsc parkingowych, a ta część miasta, czyli przy Opolu Głównym, ciągle ten parking PKP jest bardzo drogi, nie na naszą kieszeń. Brakuje miejsc dla podróżnych i faktycznie Polacy coraz częściej z racji też finansowych przesiadają się jednak na kolej. Zakładam też, że to powinno być skoordynowane również z województwem, czyli coraz więcej też obserwujemy wiosek, tak, czy miejscowości podopolskich przesiada się na regionalną sieć, na sieć właśnie, jeżeli chodzi o komunikację kolejową. Też troszkę wcześniej wprowadził tak zwany bilet zintegrowany, który namawiałem prezydenta już właśnie gdzieś w 2014-15, czyli taki bilet, dzięki którym moglibyśmy przez godzinę zarówno jeździć, tak, dojechać nim właśnie tą kolejką, na przykład z Szostowic, czy czy powiedzmy z Dąbrowy, czy z innych okolic tutaj pod powiatu polskiego dojechać i przesiąść się do MZK. I przede wszystkim zostawić swój samochód, tak? I tutaj, tu jest problem. Czy jesteśmy w stanie przekonać, tak, jako tutaj władze miasta, jako w jakiś sposób odpowiedzialni za politykę komunikacyjną, mieszkańców przyzwyczajonych przez wiele lat, też na przykład tą ludność śląską autochtoniczną, która jest bardzo przyzwyczajona, tak, do podróżowania samochodem, bo to jest jakiś element jej niezależności, przemieszczania się, przewożenia dzieci. I podobnie też mieszkańców Opola, którzy gdzieś mieszkają w dalszych dzielnicach. Przekonać, żeby właśnie przesiąść się do autobusu miejskiego. Już kończąc, ja to obserwowałem na dużych metropoliach, na przykład chicagowskiej, nowojorskiej, bo tam na przykład do Nowego Jorku nie opłaca się wjeżdżać codziennie i zostawiać $50 tam i z powrotem. Dlatego nawet klasa średnia przysiada się właśnie na dobrze wyposażoną komunikację. Nie zawsze ona jest publiczna, ale półpubliczna, prywatna. My już mamy dosyć dobry tabor, tak, jeżeli chodzi o pole, o autobusy. Pewnie mam nadzieję, że za kilka lat pojawią się autobusy elektryczne. Pytanie jeszcze jest właśnie, jak dogadać się tutaj z zarządem województwa, aby skoordynować dojazd właśnie pociągami, tak, czy sznobusami. No aby ta siatka jednak połączeń była na tyle skuteczna. Florian Ciecior, wójt gminy Chrząstowice, mniejszość niemiecka. Radny Kawa wspomniał o tej śląskiej, autonomicznej tutaj ludności, która przyzwyczaiła się do auta. A ja bym powiedziała tak, najpierw zmuszeni byliśmy odzwyczaić się od często kursującego autobusów i pociągów. Dlatego znaleźliśmy alternatywę w postaci samochodu. Czy dziś pan, jeżdżąc do Opola, decyduje się na komunikację publiczną? Znaczy, muszę przyznać z przykrością, ale nie. Ale czyli stoi pan w korku? Znaczy, w pewnych godzinach stoję w korku, ale nie zawsze. Tylko to, o czym mówimy, bo ta komunikacja miejska Opola, ja tutaj może troszeczkę z innej perspektywy, bo
to, co mój poprzednik powiedział. Ja rozmawiałem nawet z panem wicemarszałkiem Ogładzą. Też chodzi o ten bilet zintegrowany, bo jeżeli chodzi o gminę Chrząstowice, to my też mamy połączenie kolejowe i tych pociągów rzeczywiście jest sporo. Myśmy swego czasu, parę miesięcy temu rozmawiali akurat z panią wiceprezydent na temat uruchomienia linii MZK do Suchego Boru. Wiecie państwo, ja dopiero wchodząc w ten temat, to się okazało, że to nie jest taka prosta sprawa. Dopiero jak się wchodzi w szczegóły, to się okazuje, że to jest dosyć skomplikowana rzecz. Ten bilet zintegrowany na pewno jakby pobudził tych mieszkańców, że przyjeżdżając do Opola, jadąc jednym biletem, może się poruszać nawet z tego dworca kolejowego, jadąc aż do Świerkli, tak, za jednym biletem kolejowym. Bo wiecie państwo, nawyki, jeżeli są, trudno i te nawyki później oduczyć, a my możemy tylko zachęcić. A zachęcić czym możemy? Tylko dobrą komunikacją i taką niezawodną. My w tej chwili borykamy się z problemem, że mamy też parę miejscowości, które Niwki na przykład nie miały jeszcze 4 miesiące temu żadnego autobusu. My tutaj jako gmina Chrząstowica dopłacamy do tego transportu i żeśmy przez 4 miesiące uruchomili transport w postaci 4 kursów autobusowych. I z pełną świadomością zrobiliśmy przez parę miesięcy, bo chcieliśmy jakby tym mieszkańcom pokazać, że te autobusy jeżdżą, że można z tego skorzystać. Od 1 stycznia jest jedna linia autobusowa, bo proszę mi zrozumieć, ja też nie mogę płacić tutaj za ten transport zbiorowy, jeżeli nikt tam nie jeździ. Powietrze, tak. I zaczyna się problem. Ale my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, rzeczywiście mamy tą kolej i tutaj z marszałkiem żeśmy rozmawiali, żeby też marszałek podjął ten wysiłek, tą próbę i rozmawiał z miastem Opole, jak zrobić, żeby rzeczywiście te gminy, które są w tej uprzywilejowanej sytuacji, mają ten transport kolejowy, no jest ten regionalny, są regionalne przewozy i gdzieś trzeba do tego dojrzeć. Ja myślę, że to wszystko też potrzebuje czasu, bo to się nie da tak nagle wszystko zmienić. Mentalność, tak, musimy się technicznie do tego przygotować, ale do tego to będzie dążyło, bo jeżeli patrzymy tutaj na wokół nas, na ten świat, to tak to się zmienia i my musimy do tego dążyć. Jolanta Kawecka, radna niezależna, dojeżdżająca do Opola. Tak. Ja nie byłabym sobą, gdybym pewnej dykteryjki nie opowiedziała, a mianowicie, proszę państwa, w 1894 roku dziennikarz New York Timesa napisał, że zaleje świat koński nawóz, gdyż wszyscy podróżują salonkami oraz dorożkami i tych koni oraz nawozu już tyle jest w miastach i w centrach i w metropoliach, nawet w Paryżu i w Londynie, że sobie z tym problemem nie poradzą i co będzie, histeria ogarnęła wówczas świat. Wiadomo, dziennikarze powodują taki zamęt. I dzisiaj uważam, że dzisiejsza audycja może też wprowadzić taki zamęt, bo wreszcie powiemy, że Opole jest już przygotowane też na pewną zmianę, bo po prostu zwyczajnie przeniesiemy się już z tych samochodów na te nasze centra przesiadkowe, bo oto wtedy właśnie wynaleziono auto, kiedy się ta rzecz okazała i media ją opisały. Przypominam, że było to prawie półtora wieku temu. No to była taka dykteryjka, ale pozwolą państwo, że sobie jadąc tutaj do radia, już widziałam zamykane ulice i już widziałam, że Opole jest przygotowane do tego właśnie dużego wydarzenia, jakim jest przekształcenie naszego centrum Opola na właśnie dojazdy różne i budowanie centrum przesiadkowego. Jeśli państwo pozwolą, to ja bym rzeczywiście podzieliła naszych mieszkańców na dwie grupy. Na tych, którzy są mieszkańcami centrum Opola i na tych przyjezdnych. I muszę państwu powiedzieć, że o tych przyjezdnych tutaj właśnie między innymi z gminy Chrząstowice, to ja jestem spokojna. Oni zawsze byli osobami przyjezdnymi, jakoś z tego pociągu czy autobusu korzystali na przestrzeni lat. Często widzieli też te dobre przykłady, które były czy w Niemczech, czy w Holandii, czy powiedzmy w Belgii, a że można dojeżdżać do centrów tą szybką kolejką, na przykład niemieckim U-Bahnem i myślę, że właśnie oni sobie, właśnie tu u pana, panie wójcie w Chrząstowicach, że właśnie ci dojeżdżający sobie z tym tematem poradzą. Gorzej będzie z mieszkańcami Opola. Ja nie widzę, żeby te osoby, które mieszkają w centrum w ramach paru ulic, przestały poruszać się samochodem, a przeszły na rower. I tu jest drugi problem, tu zupełnie taki ciekawy, czy jesteśmy
w tej chwili mentalnie przygotowani na to, żeby nie traktować roweru jako rekreacyjny element naszego życia, a właśnie możliwość przemieszczania się po centrum miasta. A może jeżeli mentalnie nie jesteśmy przygotowani, to jak zaczniemy tracić dużo pieniędzy na opłaty za parkowanie, to zmieni się nasze podejście. Radny Opola Piotr Mieliec, Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego. No bo te opłaty za parkingi w centrum miasta rosną nie tylko w strefie tutaj parkowania, ale także tak prywatne parkingi. No, poszli za ciosem przedsiębiorcy, którzy mają kawałek działki i zarabiają na nim. Dużo się płaci za parkowanie. Zaczęliśmy w takim razie od kija, a potem dostaniemy marchewkę w postaci centrów przesiadkowych. Tak, faktycznie od nowego roku podwyżki. Więcej płacimy za parkowanie w miejskiej strefie. No, ale czy to nas zniechęci do parkowania? Ciężko powiedzieć, zobaczymy. Oczywiście zamysł jest taki, zresztą podobnie jak w innych miastach, bo z tym wzrostem cen mamy do czynienia we wszystkich dużych miastach. W części miast w Polsce już podniesiono ceny. W tych, których nie podniesiono cen, to nastąpi w tym roku. Takie możliwości dała nowa ustawa i bardzo dobrze. Chodzi o to, zamysł jest taki ogólny, aby zniechęcać mieszkańców miasta, ale także tych przyjezdnych z zewnątrz do tego, żeby nie wjeżdżali do centrum, nie zawsze wjeżdżali do centrum. Temu służyć mają też wysokie opłaty, które właśnie mają tych kierowców zniechęcić. To jest pewnego rodzaju próba i oczywiście będziemy tutaj przyglądać się, jak ten nowy system, nowe stawki, jaki wpływ mają na parkowanie w miejskiej strefie. My mieliśmy dane, patrząc jeszcze na te stare stawki, stare ceny, większość ulic była w 100% zajęta, jeżeli patrzyliśmy, kto tam parkował. To było stać na to na przykład studentów, studiów dziennych również, parkowali na cały dzień, ponieważ za cały dzień parkowania w strefie B płacili mniej niż za kawę w kawiarni pobliskiej, więc taki stan rzeczy był niedopuszczalny. Inne osoby, które potrzebowały wjechać do centrum, zaparkować w godzinach południowych, na przykład załatwić ważną sprawę, nie miały tego miejsca, krążyły w ciągu kilku ulic w kółko, licząc na to, że jakieś miejsce się zwolni, będzie miał szczęście i w to zwolnione miejsce dany kierowca wjedzie swoim autem. W ten sposób no, była generowana o wiele większa ilość spalin, bo tutaj mówimy o efekcie ekologicznym. I tych powodów jest tutaj bardzo dużo. Oczywiście może być tak, że są takie newralgiczne punkty miasta, że nawet bardzo wysoka cena nie zniechęci, bo to są takie miejsca, gdzie jest dużo urzędów, sklepów i tak dalej, i tak dalej. Stąd też koncepcja taka władz miasta, aby budować również nowy ratusz poza centrum miasta i wyprowadzić tam wszystkie wydziały, wszystkie instytucje, które zajmują się bezpośrednią obsługą obywatela. To właśnie w perspektywie ma zmniejszyć ten ruch, potok ruchu kierowany do samego ścisłego centrum miasta Opola. Ja jestem przekonany, że to jest krok w dobrym kierunku, ale tu nie chodzi tylko o samą podwyżkę cen i w ten sposób zniechęcanie mieszkańców, ale o wprowadzenie szeregu innych zachęt, o czym dzisiaj była mowa, czyli mimo że zrobiono bardzo dużo, kilka kroków milowych w rozwoju transportu publicznego w mieście Opolu, wspaniały nowoczesny tabor, tablice informacyjne, biletomaty, no ale transport trzeba cały czas publiczny rozwijać w mieście, rozbudowywać to, o czym mówiła pani prezydent, trasy, ścieżki rowerowe, uprzywilejować rowerzystę w ścisłym centrum czy pieszego, zastanowić się, gdzie mogą być tworzone bus pasy, no bo jeżeli mówimy tutaj, czym kierowców mamy przekonać do tego, żeby się przesiedli, no niektórzy pewnie się nie przesiądą, bo jeżeli jest tyle mama z dwójką dzieci, która tak jedzie do szkoły, zajmij do przedszkola, do rozwozi szkoły dzieci na dodatkowe zajęcia, mhm, nie jest w stanie tego zrobić, poruszając się autobusem. Ale są osoby takie, które mogłyby w jakiejś perspektywie czasu, może nie na stałe, może w określone dni, rezygnować z samochodu, przesiadać się na autobus czy na pociąg w granicach miasta Opola, ale żeby to się stało, to transport publiczny musi być komfortowy, punktualny, siatka połączeń musi być dopracowana,
częstotliwość połączeń musi być bardzo duża. No, wszyscy jesteśmy wygodni, coraz bardziej wygodni. Jeżeli taki kierowca ma przyjść na przystanek i stać nawet 15 czy 20 minut, to on stwierdzi, nie, to ja wsiadam w samochód. I tych, a takie informacje tych mamy, jest że bardzo, dziś tak bardzo, się dzieje. Bardzo wciąż wiele. W Opolu nawet 15 minut czekał kolega nasz redakcyjny w weekend, kiedy teoretycznie no, nie było tych korków. Radny wojewódzki Szymon Godyla, Nowoczesna. Czy taki argument po kieszeni przekona mieszkańców województwa do tego, żeby przyjeżdżać jednak komunikacją publiczną do Opola, że w Opolu taniej będzie dojechać pociągiem, przesiąść się na autobus, niż płacić za parking? Ja zawsze wolałbym marchewką, czyli daj takie rozwiązanie, żeby nawet ta osoba nie myślała o tym, że drożej zapłaci za samochód, tylko żeby była przekonana, że jak przyjedzie, to bez problemu się przesiądzie. Czyli będzie jak w Londynie, wyskoczy z metra, przesiądzie tak, się do autobusu. Mówimy o Londynie, mówimy o Chicago, mówimy o miastach, które mają więcej mieszkańców niż nasze województwo. Województwo opolskie ma 900 tysięcy mieszkańców. Dla porównania Wrocław ma 600 tysięcy, a Warszawa ma 1 700 000. Ale powierzchnia naszego miasta przypomina Paryż. Tak. Samochodów mamy więcej w Opolu na 1000 mieszkańców niż w Warszawie. Tak, Zielona Góra też jest duża, a Paryż jest mniejsza od nas, ale to nie o to chodzi. Chodzi generalnie o to, że te wszystkie rozwiązania musimy szyć na miarę. Musimy śledzić przepływy ludzi, patrzeć dokąd oni jeżdżą, jakich usług by potrzebowali i szyć na miarę. Dlatego też te centra przesiadkowe w mniejszych miejscowościach, one są mniejsze i dostosowane do lokalnych potrzeb, ponieważ jak jeszcze mieszkałem we Wrocławiu czy w Berlinie, moje wyjazdy dzieliłem na trzy grupy. I to były przejazdy spontaniczne, czyli musiałem wyjść na zakupy. We Wrocławiu trochę był problem, w Berlinie nie było problemu, bo wychodziło się od razu, podjeżdżał tramwaj, pociąg. Kolejny to był przejazd planowany, czyli musiałem dojechać, nie wiem, do Wrocławia, musiałem dojechać do jakiegoś miasta, a kolejny to był przejazd regularny, czyli tak jak ludzie dojeżdżają do pracy. Mi się wydaje, że my w województwie opolskim powinniśmy zacząć nie od tych spontanicznych, czyli tak jak pani mówi, że kogoś denerwuje, że musi czekać 15 minut na autobus pod sklepem, tylko zacznijmy od przejazdów regularnych, czyli wykorzystajmy big data do tego, żeby tak tworzyć siatki połączeń, żeby ludziom pasowała godzina odjazdu szynobusu, tramwaju, pociągu do tego, kiedy zaczyna pracę i kiedy ją kończy. Ja ostatnio sam się zdziwiłem, kiedy mój kuzyn, który pracuje w Opolu, powiedział mi o tym, że on nie dojeżdża samochodem, tylko tak szczęśliwie się złożyło, że dojeżdża jednym środkiem lokomocji, drugim wraca, ale nie musi używać w zasadzie samochodu, czyli tak naprawdę wychodzi. Mieszkańcy Pawłowic, takiej małej miejscowości w powiecie oleskim, mają tak naprawdę bus 2 razy dziennie, który dojeżdża do Opola. I coraz więcej ludzi z tego korzysta. Następnie województwo opolskie w ramach programu operacyjnego województwa opolskiego dofinansowała budowę ścieżek rowerowych w powiecie oleskim i ja zaobserwowałem, że te ścieżki nie są tylko rekreacyjne, ale wielu ludzi dojeżdża, jak jest fajna pogoda na dworze, do pracy tymi. Czyli widać wzmożony ruch gdzieś o godzinie 7 i o godzinie 15, czyli ludzie wykorzystują te rozwiązania i nie było potrzeby budowy jakiegoś centrum, jakichś linii autobusowych uruchamiania, tylko dać ludziom tą możliwość obserwowania tych potrzeb ludzi. Podobnie jest na przykład w Kluczborku rozwiązano w ten sposób tak, że przy przystankach autobusowych zbudowano parkingi. Czyli osoba do przystanku dojeżdża samochodem, następnie może jechać dalej do Opola innym środkiem lokomocji i uważam, że w tym kierunku powinniśmy iść, czyli rozmawiać, jak ulżyć ludziom w oparciu o dane big data, a tego mamy dużo. Nawet jak odpalimy smartfona i Google, to od razu widzimy, które drogi są zakorkowane i tymi danymi możemy się posługiwać, planując godziny przejazdów i trasy dojazdów. I w tym kierunku wydaje mi się, że powinniśmy iść i jeżeli byśmy tylko to zrobili, żeby ludzie chcieli do pracy dojeżdżać, to wydaje mi się, że korki by zniknęły. W szczególności odkąd jestem radnym sejmiku, to widzę na Piastowskiej. Jak kończy się sesja, wjeżdżam samochodem, przede mną jedzie autobus, ludzie wsiadają do autobusu i stoją razem ze mną w korku. No niestety są takie miejsca w Opolu, w których nie ma możliwości budowy buspasa. No, taka rzeczywistość, ale to odpowiedzią na te pana oczekiwania. Mam wrażenie, że będzie przynajmniej częściowo ten inteligentny system zarządzania ruchem. Umowa została wczoraj podpisana, 40 milionów złotych. Opiewa ona na 40 milionów złotych.
efekt po pierwsze zielonej fali, ale także kompleksowej informacji dla mieszkańców o wolnych miejscach parkingowych z pomocą aplikacji bądź też wyświetlanych rozwiązań. Te korki mają się zmniejszyć. Czy tędy droga, Marek Kawa, radny Prawa i Sprawiedliwości. Czy my znowu nie zachęcamy kierowców do tego, żeby przyjeżdżali autem do Opola? Znaczy tak, spójrzmy realnie, realistycznie. No przede wszystkim te korki obecne wynikają z rozbudowy, czy zmieniającego się miasta, tak zwanego rozkopania, tak, właśnie budowy, czy to Centrum Przesiadkowego przy Opolu Wschodnim, czy właśnie niedługo się zacznie tutaj przy Opolu Głównym i z tego, no i przede wszystkim dokończenia obwodnicy, tak zwanego ringu, o którym wiele lat mówimy, bo on przede wszystkim Opole nieco odciąży od przynajmniej tego dużego ruchu, czy ruchu samochodów, które nie muszą wjeżdżać do Opola. Na razie jesteśmy blisko, ale jeszcze myślę, że parę lat przed nami, aby właśnie Opole całkowicie otoczyć tą linią obwodnicy. No i oczywiście przed nami też kwestia nowej przeprawy przez Odrę. I wtedy, powiedzmy, kiedy nieco te sieci komunikacyjne, czy odciąży się tak zwane choćby te węzłowe ulice jak Piastowska, Wrocławska, Niemodlińska, no wówczas możemy wejść w to, co państwo mówicie przed chwilą, czyli to, co nas czeka nieuchronnie, czyli to 5G, czyli zarządzanie, czy Smart City, zarządzanie miastem i również w tych kwestiach właśnie komunikacyjnych, że kierowca czy pasażer będzie mógł nie tylko na tablicy informacyjnej, ale w swoim telefonie zobaczyć, w jaki sposób zaplanować sobie swój docelowy punkt poprzez jaki wybierze sposób transportu, tak, jak szybciej dotrze, bezpieczniej i skuteczniej. Więc myślę, że to jeszcze przed nami, to o czym mówimy, a jak na razie to jako miasto musimy się przygotować przede wszystkim, tak jak powiedziałem, w tych najważniejszych kwestiach, zamknąć obwodnicę, nieco odciążyć miasto, dokończyć te kluczowe inwestycje, przynajmniej położyć priorytet na te inwestycje infrastrukturalne, które doprowadzą wtedy właśnie o tym, o czym mówimy, tak? Bo też nie czarujmy mieszkańców, że wprowadzając ten Intel, czyli to zarządzanie właśnie inteligentne, zapewnimy, tak, szybsze przemieszczenie się czy przez Piastowską, czy przez Niemodlińską. Ale nie wiem, czy państwo zauważyli, że no na pewno pani prezydent potwierdzi, że w całym budżecie każdego przedsięwzięcia jest oprócz projektu i budowy także ten system informacyjny i to, jak będziemy się potem poruszać, oczywiście smartfony i to wszystkie aplikacje, o których wspominał pan radny, to też będzie w tym elemencie informacyjnym o danym projekcie, o danym centrum przesiadkowym. A więc jeśli wjeżdżamy na jakąś niebieską linię, to już wtedy wiemy, że są podstawione autobusy i one jadą w odpowiednim kierunku. Myślę, że młodzież tego się bardzo szybko nauczy i to młodzi będą tym ruchem jakoś tak szybciej zawiadywali niż może właśnie starsze pokolenie. Śmiem przypuszczać, że ta młodzież już potrafiłaby dziś to tak zawiadywać, świetnie, obserwując i jeżdżąc po świecie. Piotr Mielec, radny Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam pana, nie wiem skąd to się u mnie bierze. Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego w Radzie Miasta Opola. A ja bym się jednak zastanawiała, czy tak kompleksowa informacja nie wpłynie na to, że my jednak będziemy zachęcać do podróżowania po stolicy województwa autem, skoro będziemy fundować informacje o tym, że gdzie można przejechać, którędy, żeby nie utknąć w korku, a po drugie będziemy jeszcze informować, gdzie można stanąć się na parkingu. Znaczy, jeżeli pani redaktor patrzy tylko na to jedno rozwiązanie, nie patrząc na to, co się innego dzieje i co się będzie jeszcze działo, to tak by się mogło pozornie wydawać, ale biorąc pod uwagę chociażby te projekty, które już zostały wdrożone, będą wdrażane, o czym mówimy, o potrzebach, które muszą być zrealizowane w najbliższych latach, to absolutnie tak nie będzie. Ten ruch samochodowy, który i tak będzie, bo przecież go nie wyeliminujemy, on musi być odpowiednio skanalizowany. Kierowcy, jeżeli będą posiadali informacje
informacje, gdzie się od razu kierować, w który rejon, żeby znaleźć miejsce parkingowe, no to jest ogromna korzyść, bo są mniejsze korki, mniejsza emisja spalin i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości. Ja jednak bym wrócił jeszcze do tego aspektu, który był tutaj przez przedmówców dzisiaj podnoszony. No myślę, że są potrzeby rozmów i to takich bardzo konkretnych pomiędzy władzami miasta Opola i władzami samorządu województwa dotyczących rozwiązań na torach, ponieważ już dzisiaj coraz więcej mieszkańców samego miasta Opola, tego powiększonego, porusza się ze stacji na przykład Opole Chmielowice do Opola Głównego, bo się okazuje, że w 7 minut z Chmielowic można w godzinach szczytu pociągiem dojechać. Problem tylko polega na tym, że ten szynobus jest tak zapchany, że nie można mówić absolutnie o komforcie, pomimo że ten szynobus jest nowoczesny. Jest za mało miejsc. To już zadanie radnych wojewódzkich, myślę. Dzisiaj stacja Opole Borki to jest też Opole, tak, obok elektrowni, ale tamtędy przejeżdża jedna czy dwie chyba pary pociągów na dobę. No tak nie powinno to wyglądać. Więc to są też takie elementy, myślę, na przyszłość, ale na to są też potrzebne gigantyczne środki, aby część tego ruchu przenieść również do pociągów, bo to w chwili obecnej, zresztą widać po innych miastach, aglomeracjach, to jest najszybszy sposób poruszania się, czyli na szynach. Albo to jest pociąg, kolej miejska, albo w dużych, ogromnych miastach metro. Radny wojewódzki Szymon Godyla, Nowoczesna, to... Jeżeli chodzi o region, ja też w kampanii wyborczej o tym mówiłem, że marzyłaby mi się wspólna karta, znaczy może jedna karta na wszystkie przejazdy w województwie opolskim, czyli tak jak studiowałem w Berlinie, mogłem się po całym landzie poruszać i nie zastanawiałem się, czy to jest gminne, powiatowe, wojewódzkie. Wsiadałem, jechałem i wiedziałem, że nie dostanę mandatu. I takie coś by mi się marzyło u nas. Tylko że w Polsce mamy problem, że transport publiczny został rozdzielony po części pomiędzy powiaty, po części ten kolejowy na województwo, jeszcze różne tutaj spółki. I spotkać się przy wspólnym stole tym wszystkim podmiotom trudno. Znaczy, raz, że trudno, dwa, jakby to rozliczyć finansowo. Czy teraz taka osoba chcąca wyjechać, dajmy na to, z Głuchoła do Kluczborka przez Opole jadą. Teraz pytanie, jak rozliczyć te pieniądze, które ona wpłaciła do systemu chociażby. To jest wiele problemów, ale wydaje mi się, że musimy sobie stawić ten problem jako ten, który musimy rozwiązać i trzeba iść w kierunku takim, żeby wykorzystując aplikacje mobilne dojść do systemu takiego, że osoba się bez problemu przemieszcza, bo ja samemu jak wsiadałem niedawno do komunikacji miejskiej w Opolu, zastanawiałem się, jak w ogóle nią jechać, gdzie mogę bilet kupić. Bo nauczony z Wrocławia, wsiadałem, telefonem przykładałem, schodziło mi z konta i miałem od razu przejazd. Teraz już się da. A w Opolu też już jest, bo wiem, że jeszcze jak jechałem, to u kierowcy kupowałem bilet, teraz już czytałem, że jest to w Opolu i właśnie to jest słuszny kierunek, w którym idziemy, tylko chciałbym, żeby ten słuszny kierunek dotyczył też całego regionu, żebyśmy ułatwili ludziom podróżowanie i zdjęli ten stres, że osoba będzie musiała się zastanawiać, jaki bilet, gdzie kupić, gdzie usiąść, jak przejechać. Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola, przepraszam, bo musimy kończyć, już realizator tutaj nadaje odpowiedni sygnał. Czekają nas ciężkie 2 lata, rozumiem. Wszystko będzie rozkopane, rozbudowane, a potem zapanuje ład i porządek. Absolutnie, to nie będą ciężkie 2 lata, to będą 2 lata pełne wyzwań i będą 2 lata bardzo dobre dla miasta Opola. Wierzymy w to, spotkamy się za 2 lata, porozmawiamy o komunikacji w mieście Opolu. Dziękuję. Gościem samorządowej Loży Radiowej byli Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jolanta Kowecka, radna niezależna. Marek Kawa, radny Dziękuję. Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Piotr Mielec, radny klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego. Dziękuję bardzo, teraz dobrze Szymon było. Godyla, radny wojewódzki Nowoczesna. Dziękuję, spokojnej soboty. Dziękuję. Jan Ciecior, wójt gminy Chrzęstowice, mniejszość niemiecka. Program prowadziła Agnieszka Stefaniak. Samorządowa Loża Radiowa.